Patrzcie, widzowie. To jest ta gra. Graliśmy ją kiedyś raz. To jest piękna gra, piękna przygoda. Biznes otwierany pizzowy. Partiatik! Live. Pilsordman. Ej, ustawiłem tę kategorię, bo zapomniałem. Ej, czemu nie ma... Czemu takie FPS-y spadają? No zacięło się, ale to nie z mojej winy. Kolejna pizzeria, próbujesz zająć moje terytorium? Czy w ogóle wiesz co robisz? Nie. To oczywiste, zobaczymy jak robisz pizzę z sosem i serem. Dobra. Czas otworzyć biznes na nowo. Tym razem widzowie osiągnę sukces! Wolność finansowa jest w zasięgu ręki! Wystarczy dobrze kleić placki! Ta gierka jest na Steamie? Nie wiem. Co tu się klikało? Po prostu robić pizzę. Zrób to samo z serem. Yes. Wydaliśmy 2,5 dolara na pizzę, widzowie. 2,5 dolara. Zobaczymy, jaka marża będzie. Zarabiam to sobie video. Ale co ty pieprzysz na tym czacie 60 pieprzona? Ty mnie będziesz dziś jeszcze... Co ty mnie w ogóle straszysz? Zaraz ci perma dam, żeby cię 60 i koniec tego pieprzenia. Nie ma żadnego zgłaszania. Kupił kompa, żeby... żeby lepić pizzę. No nie mogę, zaczyna się. Angry Birds? Nie gram w takie gry. Gram tylko w dobre gierki. Ta gra na Steamie kosztuje 50 zł? Super, to jest najgorsza pizza, jaką widziałem. Nie zapłacił mi za to, czemu? Enewe przesuń, a co zasłania? A, diamenciki. Czemu mi nie zapłacił ten syf? Potrzebuję pizzy, ale daj sobie spokój z nakładaniem fantazyjnych dodatków. Tylko sos i ser. Przecież ja mam tylko sos i ser. Nie mam nic więcej w tej pizzerii pieprzonej. Gigasadgę. Nie, zapłacił mi coś tamten. A nie, ona mi zapłaciła. Jak 20? 60 FPS-ów. Pyk. Nie no, jest 60, co ty pieprzysz? Bardzo dobrze działa gierka. Zobacz, przyszedł do mnie ten. Jestem tutaj po pizzę. Tu po jaką? Jak oni mówią, jestem tutaj po pizzę, to znaczy, że chcą taką? Czy coś źle? Siema, mleczarz, witam. Frankenstein, dobrze napisałeś. Krzywe te placki kroisz? Dobrze robię. Przecież nie trzeba po śladzie jechać, co ty? Dziękuję za tak doskonałą pizzę i git. Jedna pizza z serem, nie zapomnij o sosie. No to normalna pizza, śmieciu w dupę. Po co mi mącisz? I git. Co pracowałeś w pizzerii, że wiesz? Ale co? No teraz pracuję, mam swoją pizzerię. Proszę cię tym razem czytaj, co oni chcą i nie zbankrutuj. No przecież ja nie zbankrutuję, jestem w dupę genialnym pizzermenem. Jak można zbankrutować na pizzę, jak to jest biznes doskonały? Ludzie są głodni, więc jedzą. A jeżeli ja mam pizzerię, to jedzą u mnie tę pizzę. No i git. Reklama dla widza. Zarobek 28, napiwki 4,50. 16 na czysto, nie oglądamy reklam. Pepperoni mogę kupić? Nie, mam za darmo, to weźmy. Za 2 dni, 4, 7, 10. To chyba za darmo te wszystkie rzeczy, tak? Były. Tutaj masz dodatki, dłuższe dni, zwiększa ilość klientów. A to 20 dolarów tylko, weźmy. Dłuższe dni, wolniejszy miernik szczęścia. Tańczy na zewnątrz promując pizzerię, piecze pizzę. No i to są rzeczy za diamenty. A diamenty się jak zdobywało?
Dobra. Halloweenowe jakieś gówno, ale to są moc dobre, oni nic nie dają. Możemy sobie dla jaj wziąć potem. Kupuje się diamenty? Za kasę? Tam wypieszone. Pizza nie ma w sobie słowa pizza. Dlaczego i kto jest temu winny? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Pizzeria. Co? W związku ze zbliżającym się świętem czterech dodatków, patriotyczni patroni przygotowują swoje podniebienia niezrównane... Co? Fani żywności gromadzą się w nowej, kwitnącej pizzerii, oto naszej, obiecującej idealne pizze dla podniebienia każdej osoby. Czy nowa pizzeria pokona pizzerię rywala? Alicante? Będziemy musieli poczekać i zobaczyć. To wszystko. Git. A tu się zdob... Pizza z serem są świetne, ale aby dostać się do pierwszej ligi, będziesz musiał opanować mięso. Królem peklowanego mięsa jest zdecydowanie pepperoni. Zobacz, zobaczmy jedno mnie. Teraz to za późno. Chcę pepperoni, a poza tym ser i sos debiutancie. 6 równych kawałków. Sali szmatę, idioto. Mogę mu naharać do pizzy śmieciowi? Dodawanie dodatkowych potrzebujesz tylko 18 z nich, 12 na zewnątrz i 6 wewnątrz. A, równo. Co nie rób mu, bo szkoda kasy, jak? Czy to jest chyba samouczek, czy nie? Wow, to prawdziwa pizza! Co? Pepperoni. Ok. Pamiętajcie, trzeba szanować klientów i robić im idealne pizze. Patrz, pyk, pyk, pyk. Perfekcja musi być zachowana. Lecimy. Ja w to grałem kiedyś, no. Weź mu baseballem, walnie jak nie zapłacię sobie razem, a da się mu nogi połamać? W końcu to jest włoskie porachunki. Idę zaśpiewać piosenkę. No i wypijesz śmieciu w dupę. Potrzebuję klientów, a nie twoich głupot. Czy mogę dostać pizzę pepperoni? Czemu nie tylko jeden rodzaj pizzy jedzą? W sensie mogę jeszcze im dać suchy placek na przykład. Nie mają ochoty? Albo sam sos. Nie rób mu fula, bo i tak nie dość, że nie płaci, to jeszcze krytykuje. To następnym razem mu gówno dam, a nie pizzę śmieciowi w takim razie. Nie będę się z nim pieprzył. 2,50 na piwek i ez. No. Cześć, poproszę jedną pizzę. Jaką? Racja, prawie zapomniałem. Chcę pizzę pepperoni. Jak można prawie zapomnieć powiedzieć, jaką się chce pizzę? Tylko przyjść i powiedzieć, że chce pizzę. Śmieciu w dupę. Kurde, maszyna mi się chyba popsuła. Bo wolno jeździ. Ale to jest w ogóle drogie. Nie płaci i krytykuje SPX nóż. A trzeba ten równiutkie kawałki koroić, czy nie? Pyszne! Dziękuję za upewnienie się, czy zrozumiałeś moje zamówienie. Tak, ale ci spadło zadowolenie przez to. Sos ser dawaj. Widzicie? W końcu ktoś, kto chce coś innego. Nie idzie za tłumem. Za owczym pędem. Rozumiesz to? To jest wybitna jednostka, która się u mnie żywi. Dlatego mu zadaję porządną pizzę. Nie będę na niego pluł. On jest wyjątkowy. Pyk, pyk, pyk. No ten frajer z tej konkurencyjnej pizzerii, co potem u bezdomnej niedźwiedzie naśle, to frajerowi samego placka i namelaj. Mogę dostać pepperoni bez pepperoni? Oczywiście, że tak. Możesz dostać, proszę. Czy może tu napluć do jedzenia? Tak.
Ja mogę. To moja pizzeria, ja będę robił pizzę jakie chcę. Równiutko. Gdybym miała trzy życzenia, życzyłabym sobie jeszcze trzech tych świetnych pizz! Ale oro. Nice. 54 napiwki, wynajem. 20 co tego, do przodu jesteśmy. Ładnie. Już to zarobiliśmy. Aha, dodatków nie możemy, ulepszenia. Usuwa ostatni nałożony składnik do dupy. A, to drogie jest. To i tak na nic nas nie stać. No dobra. Ja pracowałem w pizzerii, to pobierałem próbki mojego kału na patyczek do uszu i przymycałem do to pizzy. No git. Naukowcy odkrywają, że ser zawiera substancje chemiczne powszechnie występujące w żołądkach krów. Co? Od naszego sponsora, Pizzeria Alicante, wypróbuj jeden z naszych 5000 dodatków do pizzy. Pisam, który... Jak 5 w dupę tysięcy dodatków? Co ty pieprzysz? No to co tam dają? Jak może być 5 dodatków do pizzy? Wypijeprzaj z tym. 12 mamy. Dzień dobry, mam dla ciebie paczkę. Proszę. Ktoś przesyła ci paczkę i dostarczam ci ją. Drogi piekarzu. Jestem piekarzem. Pozdrowienia od Światowego Stowarzyszenia Pizzy. Chcemy przywitać cię w cudownym świecie pizzy. Oto MyPad, w którym znajdziesz kilka wyzwań. A, dobra, to są questy. Zadania. Akceptuj. Osiągnięcia, zdobądź. A, z tego są diamenty. To easy. Sponsor, a to są reklamy, to luj. Miłego dnia, może zatrzymam się na pizzę podczas mojej przerwy. Uznałem, że ta pizzeria jest za... Jest z horroru, wygląda na zamkniętą. Czy macie w ogóle pizzę pół na pół? Nie. Ludzie nie wiedzą nic o tym miejscu. Musisz pozwolić im na większy wybór. Zobaczymy jak pół na pół pizza śmieciu. Jasne. Masz. Pół wypieczona, pół ci na haram. Śmieciu w dupę. Nie będę się z nim pieprzył, widzowie. Masz, zjedz to. Wciągniesz nosem. W tupę kinolem. Jesteś śmieciem. Czy dostanę pizzę pół na pół pepperoni i ser? Jak pół na pół? Że pół po prostu tego, tak? Pół napieprzyć? Tak to miało być? Nie, dobra, będę płacił 7. Co? Czy to w grze oczywiście. No, 2,20. Jeśli wygram na loterii, zatrudni cię jako mojego osobistego szefa kuchni. Super. Duże szanse mam. Potrzebuję pepperoni bez sera. Nie ma sprawy. Czyli dam mu tak. Powinno mu smakować śmieciowi. Ty, a jak ktoś poprosi bez sosu? To luj, to nie zje u mnie. To niemożliwe, tylko Magda Wessler umie tak gotować. Chcę pizzę tylko z sosem. W sumie możesz położyć pepperoni na jednej połowie. No i git, widzowie. Widzicie? Dlatego sera nie dałem, bo sos wszyscy chcą. Sera może ktoś je chcieć, ale sos? Trzeba opieprzyć sosik. Doskonałość. Wow! No chodź tu. Mięso i ser, bez sosu. Dobrze, że nie położyłem sosu tym razem. Ja pierdzielę. To oddało. Intuicja, widzowie pizzermena, już drugi dzień robię w pizzy. Wiem co ludzie chcą jeść, po prostu znam swoich klientów. Pamiętaj, żeby dotrzeć do bycia milionerem, trzeba dotrzeć przez żołądek klientów i intuicję pizzermena. Te dwie rzeczy połączone dadzą bogactwo.
To jest poradnik. Pyszne. Ej, git w dupę, wypieprzaj stąd. Cześć, czy mogę dostać pizzę pepperoni bez żadnego sosu? Następna szmata. Możesz, ale czy chcesz? Tego to nie wiadomo. Pizza bez ciasta? Pyk, pyk, pyk. Pyk. Och, ta pizza mi się... Dobra, wypieprzaj! Jeszcze jedną osobę zdążę ogarnąć? Czy mogę prosić o pizzę pepperoni bez sera? Czyli są nienormalni? Kurde, jeden kawałek za dużo położyłem! To tam tak. Pizza bez pizzy najlepsza jest? Czyli z chleba tostowego w opiekaczu? Albo pizzę z patelki. Dobra, idź. Ta pizza dała mi siłę aligatora. O! Brek! Proszę, jestem bardzo głodny. Dobrze. Pomogę ci. To jest serce. Dla Breka. Naje się, to mi będzie miło. Ty samo pudełko jeszcze nie marudzisz? Można i tak. Co prawda trochę przerażająco to wygląda. Ale... podziękował, więc miło. Witaj, śmiertelniku. To ty musisz być odpowiedzialny za zakłócenie mojego wieczornego lotu tym pysznym aromatem. Nie bój się, przez kilka następnych nocy chciałbym, żebyś przychodził do mojego zamku upiec pizzę dla mnie i moich przyjaciół. Nie martw się, chcemy tylko twojej pizzy, nie twojej duszy. Na razie potwory są dość wybredne, jeśli chodzi o pizzę. Co? Co to w dupę jest, widzowie? Kiedy to się zacznie? Co to jest? Chętnie dam ci nagrodę, jeśli uda ci się ich zadowolić. A teraz przygotuj się na tę noc. Okay. Jest jakiś hotfix? Jaki hotfix? 23! Mówią, że jesteś tym, co jesz. Chcę znów mieć ciało, więc daj mi pizzę miłosika mięsa. Kurde, co jest? Jestem początkujący! Porypało was? Miłosik mięsa, czyli wszystko mu wpieprzyć? Ale gdzie oni mnie wpieprzyli, widzowie? Ja nie ogarniam. Bekon. Szynka. A tu się pieniędzy nie ma w ogóle. Anchoa? To się do mięsa zalicza? Nie. Krzywo, aleluj. Och, czuję to w kościach. Znowu będę grubym przystojniakiem. No git. Yumi. Ta owocowa pizza przyprawiła mnie o miłość. Zapomniałam, że jestem w połowie kotem, więc muszę jeść też mięso. Co? Czej. Czyli co ty chcesz? Ale co dać tej kocicy pieprzonej? A, o mdłości powiedziała. Lejluj. Halloween Yumi. Mięso i owoce, no dobra, to mówcie co, pepperoni tak.
Kiełbasa tak. Jak bez owoców? Hawajska? Dobrze? Dobra, co to są owoce? Ananas? Cebula to owoc? Oliwki to owoce. Co jeszcze? A ryba, no ta, bo to kot. No co wam chodzi? Od owoców mam mdłości? Mam pewien plan. Zakryję tego ananasa tym peperoni. To się nie zorientuje, że je. I nie będzie mdłości, bo to placebo tylko. No, zobaczymy, może odda. Ale w te kartony. Podjump! Yumi nas... Ciekawe. Dobra. Idziemy na zwykłą robotę, bo oszukują. Okłamują mnie te pieprzone trupojady. No dobra, 23 dolary. Kiełbasa 20 dolarów. Kupujemy? W sumie będą więcej klientów, bo będzie kiełbasa. Weźmy. Ten szybki piec by się przydał, Fist. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...